28. Właśnie tyle interwencji w 2022 roku odnotowali strażacy z miejscowości Szuć. To jednostka, która jest znana i ceniona w gminie Jedwabno. Długo jednak borykała się z problemem zbyt małej remizy strażackiej. Był to mały budynek, to już był po rozbudowie, bo wcześniej była ona dużo krótsza. Pierwszy samochód, który zakupiliśmy, to był Polonez Truck, który już tam się nie mieścił, musieliśmy ją rozbudować. I jak widzieliście Państwo, Renault Midliner mamy, który wjeżdża tam na styk do akcji, żeby strażacy mogli się ubrać, musimy najpierw wyjechać samochodem. Już niedługo strażacy ochotnicy będą mogli cieszyć się nową strażnicą. Gmina Jedwabno podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Ta inwestycja jest potrzebna dla naszych strażaków w całej gminie, dla wszystkich mieszkańców, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Szczególnie ostatnie lata pokazały, jak ono jest ważne, jak ważne jest zabezpieczenie mieszkańców w jednostki, które pozwalają chronić życie, zdrowie, mienie. Projekt został dofinansowany z rządowego funduszu Polski Ład. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest taka chęć pomocy, chęć współpracy. Państwo polskie, rząd polski daje pieniądze między innymi na samochody, nowe, używane dla ochotniczych straży pożarnych, ale muszą być osoby, które tymi samochodami będą jeździły. I to w tej miejscowości, w takiej małej miejscowości pod Jedwabnem tę chęć widać. To nie będzie tylko służyło dla ochotniczych straży pożarnych, ale to będzie służyło dla całej społeczności. Będą mieli możliwość integracji, szkolenia młodych, jak widać tutaj mamy młodzieżowe grupy, gdzie będą mogli przeprowadzać konkursy, spotkania i oby tak dalej. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również strażacy z innych jednostek OSP gminy Jedwabno oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Nowe strażnice w porównaniu do obecnej, mając na myśli tutaj OSP Szuć, dają przede wszystkim poprawienie warunków lokalowych, zapewniają strażakom sprawne, bezpieczne alarmowanie i cały ten proces do momentu dojazdu do zdarzenia, że przebiega to sprawniej, szybciej i bezpieczniej. Po podpisaniu umowy uczestnicy wydarzenia udali się na plac, gdzie powstanie nowa remiza. Tam symbolicznie wbito w ziemię szpadle na znak rychłego rozpoczęcia budowy. Obiekt według umowy jest przewidziany na 15 miesięcy realizacji, ale mam nadzieję i takie są nasze plany, żeby w niecałe 12 miesięcy go skończyć. Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Szuć to koszt ponad 2 777 000 zł. Dofinansowanie inwestycji wyniosło niemal 2 238 000 zł. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv